Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do WPF i WPI zadań wieloletnich inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy do realizacji w latach 2013-2015. Drodzy Państwo, po wielu analizach pozwoliliśmy sobie jako zarząd przygotować projekt uchwały, który będzie stanowić takie zamknięcie zagospodarowania terenu znajdującego się przy ulicy Marii Dąbrowskiej na osiedlu 2. Proponujemy tam zbudować w przyszłości takie miasteczko rowerowe i stąd też jest propozycja tej uchwały, ale chcę podkreślić, wiem, że był wniosek taki, żeby w tym roku, w roku 2013 zrealizować dokumentację, natomiast w 2014 realizację, ale jest to niemożliwe ze względu na to, że mamy już związane środki na 2014 rok i jedyna możliwość realizacji to jest 2015. Natomiast ta kwota, która jest mniejsza, się wzięła z tego, znaczy dostaliśmy informację, że wystarczy 5 tysięcy na opracowanie dokumentacji, bo wiem, że początkowo było, mieliśmy informację, że to jest kwota 5300 zł, natomiast dostaliśmy z tej informacji, że wystarczy 5 tysięcy, stąd też taka kwota tutaj się znajduje. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony otwieram dyskusję, czy komisje opiniowały. Tak, nasza komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś chciał brać głos w dyskusji? Nie opiniowałem. Pan Marek Ziemiański, proszę. To jest teren przy Marii Dąbrowskiej, postaram się pokazać może. W tym momencie, w tej części, w tej części znajduje się dosyć intensywnie wykorzystywany ogródek Jordanowski. Tu jest ulica Marii Dąbrowskiej, tu jest ulica Kłosowskiego. Natomiast ta część terenu tutaj jest, to jest teren gminny, niewykorzystany. Łakomy koncept dla deweloperów. Miasto teraz w dobie pozyskiwania pieniędzy z każdego możliwego. Prawdopodobnie, gdyby nie to zagospodarowanie, sprzedałoby ten teren, tutaj powstałby kolejny blok. Także no, doskonały wyprzedzający, a wydaje mi się, że potrzebna taka infrastruktura, bo to jest właśnie budowa tego miasteczka. Dziękuję bardzo, panie Marku. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Pani Kopaczek. W planie zagospodarowania przestrzennego wnioskowaliśmy o poszerzenie tej strefy, która jest już o tą działkę miejską i myślę, że jak najbardziej popieram ten postulat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Może ja zwracam się do wszystkich Państwa z prośbą o głosowanie za tym miasteczkiem rowerowym, ponieważ jeżeli tego nie zagospodarujemy, to miasto to sprzeda pod budownictwo, a nam naprawdę już tych bloków nie potrzeba. To jest tak strasznie dużo tych bloków wszędzie, że będziemy się niedługo czuli jak w getcie. Naprawdę. Także, a takie miasteczko jest bardzo potrzebne dla dzieci, bo u nas dzieci poza wąskimi chodnikami, bo w tej chwili z przyczyn ekonomicznych to te chodniki się robi coraz węższe, to właściwie nie mają gdzie jeździć. Także bardzo proszę Państwa o głosowanie za. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Pan Krzysztof Kwiatkowski, proszę. Jeszcze tylko miałbym prośbę, żeby przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić, jak widać na tym zdjęciu satelitarnym, że drzew za dużo na drugiego pułku nie mamy parku w przeciwieństwie do dywizjonu, także prośba, żeby to sam tam jednak dosadzenia zrobić. Dosadzenie, nie przesadzenie. To. Do. Nie przesadzenie. Do inna. Nie przesadzenie. Dziękuję bardzo. Nie widzę nic proszę jeszcze. I przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 21 za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.